Patrzę, czemu ona się tam tak przygląda, słuchajcie. W paru miejscach tutaj już mi pokiwano głowami, żebym nie nagrywała albo nie robiła zdjęć. Ja też już po prostu nakręcam jak leci, bo jak mam czekać aż wszyscy przejdą, to po prostu niedźwiedź to już tam chodzi, wiecie, cały już nerw, nie, bo tam stoi z tymi torbami. Już bardziej tradycyjnie nie można wejść. Ja spróbuję tam wejść do środka, mam nadzieję, że mnie nikt nie pogoni. Ale ma pan tutaj dziuple, o rany, tylko nogi wystają. No, straszna walka tutaj na o te instagramowe zdjęcia, bo po prostu tam jest kolejka, wiecie. Tyle, co żeśmy się naszykowali do kąpieli i woda już się zagrzała. Przed chwilą przyszedł tutaj taki gościu, strażnik i powiedział, że nie możemy tutaj być. I wiecie co, my żeśmy tu stali chyba z 2 godziny, tak właśnie chill, żeśmy chcieli zobaczyć, czy ktoś przyjedzie i co, wiecie. Bo ja też czytałam właśnie, że w Maroku kurczę nie jest łatwo spać na dziko, że właśnie przyjeżdża policja, straż, nie wiadomo co tam, żołnierze i po prostu każą się zwijać. No najlepiej w hotelu. Becalen. Jakie Becalen? Military check. Czekaj, no oczywiście, że nas zatrzymali. Nie, okazało się, że nie chcą z nami rozmawiać. Tak więc jedziemy dalej. Znaleźliśmy takie miejsce, taka no, chyba droga, znaczy niby nie było z asfaltu do zjazdu, ale tutaj jest wyjeżdżone. Potrzebujemy kawałek miejsca. Poczekaj, poczekaj. Ale mnie będziesz śnieść i w prawo, i w lewo jest droga. Tu jest koniec. Może ty, może tu byśmy. Gdzie? Za nami. Tu? No, jest sam raz dla nas miejsce. Cicho bądź, żeby się nie wydało, gdzie jesteśmy. No i co, może być, nie? W sam raz. No. Ale będziemy musieli siedzieć po ciemku, żeby nikt nie widział, że jesteśmy. A tutaj dom jest za, no zaraz. Nie zabiję. Niedźwiedź jeszcze pójdzie się tam rozejrzeć dalej, żeby nie było tak, bo tak jakby trudno powiedzieć, czy to jest droga dalej, czy nie. Niedźwiedź jeszcze pojedzie kawałeczek do przodu, bo tam straszne śmieci są. Zaraz Bella będzie nam. Ja muszę iść łapać psa. Stój, Bella. Chodź. Tutaj krzywo.
zawsze coś. No, jednak chyba tam. No trudno, Bela, będziesz siedzieć na sznurku, bo tutaj są śmieci takie. Zobaczcie. Wow. Ale syf. Mieliśmy spokojną noc, muszę wam tutaj powiedzieć. Tutaj jest jakaś kupa śmieci, ale to nie to chciałam pokazać. Tylko po prostu tu jest, kończy się ogrodzenie domu, który jest tam dalej. I tam być może słychać, jest droga. Ale nie widać nas z drogi, bo jesteśmy tutaj ładnie schowani. No, musicie przyznać, że taki las, na jaki żeśmy tutaj trafili, to nie jest coś, co oczekujesz w Maroko, prawda? Wszyscy mamy w głowie pustynie i tak dalej, które stanowią większość kraju, ale są też takie tereny zadrzewione. Tutaj wprawdzie rosną takie naziemne palmy i bardzo się one podobają. I widzimy tutaj, że jest taka wysuszona trawa i niewysuszona Bella, bo ona lubi zjeść drzewka oliwne, takie młode drzewka oliwne. I tam dalej, jak widzicie, no jest tu, jakby zależy w którą stronę się spojrzy, prawda? Tak więc w tą stronę jak spojrzymy, no to już taki sucho, jest taki półpustynny ten jakby krajobraz. A jak popatrzymy w drugą stronę, jeszcze tylko właśnie chciałam wam pokazać to drzewo palmy daktylowej. A tam właśnie jest ten las. Całe to wzgórze, my właśnie od tamtej strony żeśmy jechali, więc spory kawał drogi jechaliśmy i widzieliśmy taki właśnie duży las sosnowy. O jeny, zawsze coś, słuchajcie, tyle co żeśmy się naszykowali do kąpieli i woda już się zagrzała, to przyszli najpierw jeden, a potem drugi kurczę tu miejscowi, nie? I kurczę, rozsiedli się, zabalili sobie fajkę. No, ale spalili tą fajkę i poszli sobie, tak więc wykąpani, ubrani w świeże ubrania, spakowaliśmy się już i będziemy jechać. Jedziemy do bardzo fajnego miasta. To miasto słynie właśnie z tradycyjnej zabudowy i tych krętych uliczek i domów pomalowanych na niebiesko. Są różne teorie, dlaczego te domy na niebiesko są malowane. Ale ma pan tutaj dziuple, o rany, tylko nogi wystają. Tam w środku jest sklepik. Poczytałam trochę, ale wiecie co? Wiele się nie dowiemy, bo różne źródła różnie podają. Niektórzy w tym niebieskim upatrują się, że to jest praktyczne, że jest chłodniej. Niektórzy, że symbolizuje wodę. Inni znowu, że symbolizuje niebo. A tak więc ile źródeł, tyle po prostu wersji, więc szlagowie, dlaczego na niebiesko? Ale właśnie w tym mieście i w paru innych miejscach, a nie tylko w Maroku, jak wiecie, to taka się przyjęła tradycja, że te domy na niebiesko się właśnie
maluje. A tutaj taka najbardziej znana uliczka. A więc spróbujemy się tu wbić zaraz na jakieś zdjęcia instagramowe. Chodź tutaj. Ja to tam pójdę na te schodeczki, a niedźwiedź mi spróbuje zrobić zdjęcie, ale kurczę, tam jest trochę w cieniu, to trochę ciężko. No, straszna walka tutaj o te instagramowe zdjęcia, bo po prostu tam jest kolejka, wiecie? Tu co chwilę ktoś inny podchodzi i jak tylko sobie ktoś zrobi zdjęcie, a w międzyczasie to po prostu ludzie chcą sobie iść, nie? Tam gdzieś do domu. Ja tutaj wejdę do cienia, żeby się przestawił. Te schodki tam idą do góry. No i faktycznie jest to bardzo takie urokliwe miejsce. Tutaj takie jeszcze Wam pokażę piękne drzwi. Przepiękne drzwi. Też nie wiem, czy widać dobrze, bo w cieniu. No trudno, musicie mi uwierzyć na słowo. A tutaj już ktoś kolejny się szykuje do zdjęć. Piękne drzwi tutaj za mną. Ładne. I pachnie kadzidełkiem. A wiecie, po co buduje się właśnie takie wąskie uliczki? Dlaczego się w takich ciepłych krajach właśnie buduje wąskie uliczki? Tak jak tutaj za mną jest taka uliczka. A tutaj pan przejedzie sobie wózeczkiem. I ta tutaj droga też nie jest dużo szersza. Wąski się buduje po to, żeby właśnie chronić się od słońca, bo jak widzicie, jest tutaj cień, czyli jesteśmy w środku dnia, wali słońce, jest samo południe, ale te uliczki, przynajmniej większość z nich, są po prostu cały dzień w cieniu. A no to jest super fajne do chodzenia i do życia, ale trochę mniej fajne dla mnie do nagrywania, bo miejscami po prostu trochę ciemno i nie widać. Ale myślę, że klimat tego pięknego miasta wszyscy załapiecie. Spróbujemy ich lokalnych chlebków. Tutaj są takie placki i coś na rodzaj bagietki. No i co? Ile za to zapłaciłeś? 450. Chodź tu. O. 40p. Dobra. Czyli to by było na polskie jakieś 2,50? Coś koło tego. 2,50, 2,5 złotego. Akurat dziewczyna kupuje, tak więc poczekam. Teraz Wam pokażę. No właśnie, sporo jest ludzi. Gdzie więcej turystów niż nam się przypuszczało, że będzie. Tutaj jest taki mały sklepik. Thank you. Pan tutaj czekał, ale się nie doczekał. Ja też już po prostu nakręcam jak leci, bo jak mam czekać aż wszyscy przejdą, to po prostu niedźwiedź to już tam chodzi, wiecie, cały już nerw, nie? Bo tam stoi z tymi torbami. Ale piękny ten sklep. Ja sobie pozwolę tutaj teraz pokazać Wam troszeczkę w środek. Znowu ktoś szedł. Super. Tutaj, żeby właśnie była gołosłowna mniej więcej, ile jest turystów, tak więc jest bardzo dużo w jedną, widzicie, wszędzie po prostu tłumy, biznes kwitnie, więc fajne miasteczko, ale bardzo turystyczne i no, trochę miejscowych ludzi. Jak ktoś tutaj nie żyje z handlu, to po prostu współczuje mieszkać w takim miasteczku, no bo to może irytować. A zobaczcie, jakie fajne kierpce. No nie wiem, jak się nazywają marokańskie kierpce, ale o, tu musicie mi wybaczyć. Tu jakie ładne. O, te piękne są. O, super.
musicie mi trochę wybaczyć, jak nie wszystko jest super równo, bo ja cały czas na ręku trzymam Belę, bo niedźwiedź ma zajęte ręce zakupami. A tu jeszcze wam pokażę przepiękne obrazy, już wiele takich miejsc widzieliśmy z obrazami. Magiczny jest ten niebieski kolor, muszę wam powiedzieć. A tutaj też widzę wejście do jakiegoś kolejnego domu lub też hotelu, lub też czegoś innego. Pod domu to by były drzwi zamknięte, a tutaj są drzwi otwarte i pozwolę sobie tak troszeczkę zajrzeć, żeby wam pokazać. A tu się okazało, że to jest oczywiście hotel i dziewczyna przywitała się tu z Belą, ale ja zajrzę do środka, żeby tam pokazać wam troszeczkę więcej, takie podwórko. Mi się strasznie podobają takie wewnętrzne podwórka. I widzicie, od razu jest o wiele ciszej. O, tam są pokoje u góry. I tutaj na dole. Ślicznie. Malutkie miejsce, ale no ta cisza. It's so quiet. It's very nice. You like it, can look here. Dobra, idę zaglądać dalej, dziewczyna mi mówi. Oh my god! Wow! This is so beautiful. Tutaj jest normalnie skała, słuchajcie. Kawałek skały. Widać, jak ten domek jest wklejony w skałę. Tutaj jest jakieś, nie wiem, zrobione z kamienia. Dziewczyna mi ucieka przed kamerą, więc nie będę jej nagrywać. Tutaj jest kominek zrobiony. Znaczy, że też jest zimno. No faktycznie w nocy jest zimno. Tam jest piękny kredens, z którego mnie widać. I przepiękne meble. Ja spróbuję tak pod kątem troszeczkę, żeby było lepiej widać. No super. No to nie, no piękny pokoik. To jest oczywiście taki salon, nie sypialnia, tak więc przypuszczam, że sypialnie są tam i pewnie są pozajmowane, ale fantastyczne miejsce. Tutaj mała fontanna, no, która teraz nie działa, ale jest piękne, tradycyjne dekoracje. A Bela się upomina, co byś chciała jeszcze pobawić się z dziewczyną? No tak. Noc w tym hoteliku, tak? Tutaj jest nazwa. Zaraz tutaj pani przejdzie. O! Proszę bardzo, nazwa tego hotelu. Jedna noc kosztuje 250, od jednej osoby 250, a z dwie osoby 350 dirham ze śniadaniem. To naprawdę moim zdaniem tanio. Wiesz co? Noc od jednej osoby kosztuje 250. A za dwie osoby 350 ze śniadaniem. To jest strasznie tanio. A tutaj na stopniu herbaciarnia. Tutaj jest takie małe stanowisko. Straganik i pani sprzedaje cukierki. Takie słodycze różne. Ale nie miała wyraźnej miny, więc nie będę nagrywać. Zaraz wam właśnie o tym powiem. Przepraszam. W paru miejscach tutaj już mi pokiwano głowami, żebym nie nagrywała albo nie robiła zdjęć. I po prostu no trochę lipa, znaczy ciężko, wiecie, bo jak ja idę, nie, to ja nie wiem, na kogo ja wejdę. Po prostu wiecie, jak się skręcasz w prawo, w lewo, ktoś wychodzi zza rogu i skąd ja mogę wiedzieć, że sobie ktoś nie życzy. I tak mają naprawdę taką niezadowoloną minę, więc to nie jest miłe. A za mną piękne kolejne drzwi. Słuchajcie, tak więc super. Ja w ogóle jakiś mam fetysz drzwiowy, że tak powiem. Kolejna uliczka, piękne dywany tradycyjne. Może wyjdę troszeczkę bardziej w tą stronę. Tutaj jakby na chwilę jest trochę bardziej cicho. Chodź. اش
O jeden, trochę krzykliwa ta młodzież. Tak, Bela, znowu jesteś atrakcją. Normalnie jak w Iranie. Jedni odskakują i są bardzo niezadowoleni, że jesteśmy z psem, a inni wręcz przeciwnie. Dobra, a ja szybciutko chciałam wam pokazać tutaj przepięknie pomalowany dom. To też jest jakiś guest house, czy po prostu jakiś tam motel, hostel, czy coś w tym stylu, bo widzę tam numery i tabliczki, ale bardzo fajnie tutaj udekorowany, tak? Cieszysz się? Cieszysz się? Idziemy. O, jakie fajne. No? O, tu są takie ubranka, jak żeśmy mówili, właśnie z takiej fajnej wełenki. Tutaj widzieliśmy, panowie noszą tylko takie długie, a tu są zrobione pod turystów takie krótsze kurteczki z wełny. Fajne to jest. O, tutaj pan ma bliżej. Tutaj też właśnie staniczki z koronki, tak więc pod pana, pan do nas zagaduje, tak więc pod tymi burkami kobiety noszą piękną bieliznę, słuchajcie. Piękne stare miasto. A tutaj, słuchajcie, no już bardziej tradycyjnie nie można wejść. Ja spróbuję tam wejść do środka, mam nadzieję, że mnie nikt nie pogoni. Popatrzcie, jak jest wejście do domów. I tu są wszystkie drzwi pozamykane, bo tu normalnie mieszkają ludzie. To już nie jest hotel. Wow. Dobra, chodź. O, tutaj takich butikowych hoteli i hosteli jest bardzo dużo. Tutaj jest następny. Ten może trochę bardziej taki nowoczesny w środku tam widzę. Ale bardzo fajny. O, tutaj są też te sweterki i pan tego. Is it okay? Czekam. Pan tutaj tka. It's a blanket wool. A blanket. Mm-hmm. Pan robi koc. Wow. Wool. Aha, z wełny. English. No, we are from Poland. Polanda. Polonia. Aha. Welcome. Thank you. Blankety. Aha, pan robi tutaj. A pan ma tutaj jeszcze jeden. Aha, tam robi pan średnie na tamtym? Nie, tam robi małe, przepraszam, a tutaj robi średniego rozmiaru. Aha.
Oh, good. The PS still work in my shop. Właśnie te wszystkie te płaszczyki, my żeśmy się przyglądali tym płaszczykom i niedźwiedź taki sobie chce kupić i te wszystkie pan tutaj nam tłumaczy, robione są w jego sklepie. Aha. A tu są różne takie narzutki i kocyki. Aha, no jakiś inny pullover, ale to już takie bardziej nowoczesne. Aha. Ale właśnie te są bardzo fajne właśnie. Te kurteczki. No to co, spytamy się po ile? How much? How much are these? 350. And the long one? The long one, this is 450. I have one expensive more. Aha. This is 600. This 600. Okay, okay. It's a better quality. Aha. I have one more one out 400 dirhams. Uh-huh. Different price. Different price. Mm-hmm. So the work I mean, different. I understand. Quality. It depends on the material as well, probably. No, dobrze. Czyli. Cheaper the jacket. The jacket. 250. Uh-huh. And this is 350. 350. Also. Te wszystkie. This is the best quality. Aha. Czyli te wszystkie krótkie 350, a te długie 450 do 600 chyba 50, jak dobrze pamiętam. I wszystkie są tu robione na miejscu oczywiście. No, one ładnie wyglądają, ale ten materiał jest taki sztywny, ta wełna, taka gryząca, wiecie, jak takie te nasze zakopiańskie swetry, co się potem tego nie da nosić. No i chyba niedźwiedź da sobie spokój po prostu. Patrzę, czemu ona się tam tak przygląda, słuchajcie. A tam, za tymi ludźmi, jest kot. Sobie siedzi. Teraz go widać. I dlatego ona się tak przygląda, tak? A, czujesz kota, tak? Czujesz? No dobra, idziemy. Bela, nie ciągnij. Ona ciągnie tu strasznie, bo ona czuje. No, thank you. Ona czuje koty na każdym rogu. Tutaj tam widzę w warsztacie pan coś robi, ale coś ze skóry pan robi. Różne rzeczy. O, znowu kot. No, daleko nie trzeba było iść. Już wam pokażę kolejnego kota, jak nie ucieknie. Ale nie uciekają te koty, tak się przyglądają jej. Proszę bardzo. Jakie to ładne, zobacz, taka fajna do fontanienki, nie? Piękne, chcę zamontować gdzieś w ogródku na ścianie. Tutaj jest druga. Nie, no ładne, rękodzieło jest bardzo ładne, zobaczcie, lusterka. Tak więc piękne to wszystko jest. Dużo ładnych rzeczy. Dużo. Naprawdę coś by wybrał. Tutaj też są takie tradycyjne, z otwieranymi tam w środku jest lustereczko. Jakaś biżuteria. Wielbłądy. I tradycyjne ubrania. No, jak tam tradycyjne, to by szło się wadzić, ale nawiązujące do tradycji. I tych uliczek jest bez końca. Chyba powoli jesteśmy już zmęczeni i będziemy się zwijać. Poczuliśmy atmosferę miasta i to nam wystarczy. Aha. No i co? Podoba ci się? I nogą, i oni wszyscy nogą, bo oni nie chcą dotknąć psa, nie? To nogą, to go nie zaczepię, jak nie chcesz dotknąć, no. Biegnij do domu. Tak.
Nie no, jest tu bardzo malowniczo, nie ma co powiedzieć. Bardzo instagramowo, więc można się tu obstrykać zdjęć, że ojeny. Ale ja nie będę męczyć niedźwiedzia i idziemy, mam nadzieję, w stronę samochodu. O, tutaj jest miejsce na instagramowe zdjęcia. Taka o, rameczka. I tu jest druga z drugiej strony. Jak sobie zapłacisz, nie? To sobie możesz tu zrobić zdjęcie, cholera. Strasznie nie lubię takich miejsc. Także musisz zapłacić, żeby zrobić sobie zdjęcie, nie? W ogóle teraz jakieś szaleństwo z tymi zdjęciami na Instagramie. A pani sobie założyła żółtą sukienkę, żeby lepiej na Instagramie wychodziło. Wiecie co, ja właśnie już przygotowując się tutaj mniej więcej do tego i tam przejrzałam parę zdjęć, no to oczywiście najlepiej mieć żółtą sukienkę, bo w tej żółtej na tym niebieskim tle wygląda fantastycznie. I teraz wszyscy będą mieli zdjęcia w żółtej sukience tutaj właśnie z tego miejsca. Więc ja założyłam sobie różową sukienkę. No. Nie będę mieć tak jak wszyscy. Nie muszę mieć zdjęć dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wszyscy mają. Nawet tutaj nie szukam tych takich najbardziej spektakularnych uliczek czy schodków, a najbardziej obleganych, bo po prostu no, które znajdę, to znajdę. I to jest ok. Będzie zdjęcie, to będzie. Świat oszalał teraz trochę. A tu musimy skręcić. Ojeny, tutaj to już w ogóle super wąska uliczka. O, pali nam głaszcze. O. Rzadko się zdarza właśnie, że takie panie tradycyjne też chcą psa pogłaskać. Nastawiliśmy już sobie nawigację, żeby dojść do samochodu w miarę sprawnie i wydaje się, że już nie jesteśmy daleko, bo widzę, żeśmy jakby wyszliśmy z tej Mediny. O właśnie, jeszcze taka jedna informacja. Medina, co nam się kojarzy z miastem, tak, nazwą miasta, a Medina to jest po prostu nazwa jakby starego miasta, starych zabudowań. Ja czytałam w internecie, że to tam tłumaczą jako obwarowania. No ja bym to nie nazywała obwarowaniami. To są po prostu stara zabudowa miasta. Nazywana jest Mediną. Tak więc w każdym mieście prawie można znaleźć Medinę. No chyba, że potem wyczytam czy dowiem się, że jednak jestem w błędzie, ale mam nadzieję, że to dobrze rozkminiłam. Aha, 15 dirhams, magnesik. Pan mówi, że 15. A za ten? How about ten? Ok. No i mamy, dawaj, tena. Come please inside to pay. Ok, sure. Tutaj trzeba się targować. Bo oni lubią, taki mają styl, dają bardzo wysoką cenę, a potem trzeba się potargować. 10 tych dirham to jest około 4 zł. Ale ja zatrzymam się na moment, żeby wam powiedzieć. Ten młody chłopak poprosił, żeby wejść do środka, żeby zapłacić. Ja sobie myślę, jeden, co tu tyle złodziei, nie? Że tam do środka trzeba wejść, żeby zapłacić. A on mówi, oczywiście, czy chcesz, kurczę, coś do palenia, nie? No nie będę głośno mówić nazwy. I był zdziwiony, że nie chcemy, słuchajcie, no. Tak więc... włosy jeszcze mi do końca nie wyschły. I tu... sobie skrzynię chowam pod kapelusz. A tutaj gościu, słuchajcie, czekał, aż my wrócimy z samochodu, znaczy do samochodu, bo sobie chce samochód pooglądać, ale w ogóle jak, skąd wiedział, że to my, nie? Nie wiem, może widział, jak żeśmy zaparkowali i kurczę, tutaj polował na nas. Chce sobie zdjęcia porobić. Wsiedliśmy tutaj do samochodu, jeszcze żeśmy nie zdążyli odjechać i słuchajcie, gości podchodzi, się pyta, czy chcemy kupić marihuanę. To już normalnie wszystko, haszysz, marihuanę, po drodze tam w tym markecie, na tym rynku, no jak to tam, na tym starym mieście, wszędzie, kurczę, na każdym kroku